Faktycznie od 1999 roku pracowałem w samorządzie, najpierw powiatowym, potem w gminnym w naszym mieście. Przez niecały rok byłem też w Gdańsku w zarządzie województwa. No ale przychodzi taki dzień, gdzie pewne decyzje, pewnie trudne czasami, albo bardzo trudne, musimy podejmować. I to jest sytuacja właśnie taka, w której się znalazłem. Chyba przyszedł czas na to, żeby poszukać nowych wyzwań, żeby robić w życiu coś nowego, żeby w czymś nowym próbować się sprawdzić. I żeby też zmienić chyba coś w swoim życiu, póki jeszcze na to czas. No właśnie, bo wielu ludzi postrzegało Adama Lejka jako ten element przyszłościowy, że Adam Lejk będzie tym przywódcą, że Adam Lejk stworzy jakiś ruch bytowy, że to właśnie Adam Lejk, ten nowy, ten młody, ten ambitny, będzie prowadził nowe ugrupowanie. A dlaczego do biznesu? No, z jednej strony to miło, o czym pan mówi. Jeżeli faktycznie jakieś nadzieje ludzie wiązali z moją osobą, to na pewno trzeba się z tego cieszyć. Ale pracując w samorządzie, myślę, że większość mieszkańców, którzy obserwują nasze życie codzienne w mieście, czy w powiecie, czy w województwie, trzeba mieć takie rzeczywiste podejście do tematu, tak? Czyli mieć świadomość tego, że nie jest się wiecznie wiceburmistrzem, nie jest się wiecznie burmistrzem, nie jest się wiecznie starostą. Nie można do tego krzesła się przyspawywać. Trzeba realnie podchodzić do życia, zwłaszcza jeżeli ktoś ma rodzinę. Tak? Ja w takiej sytuacji też jestem i mając tego świadomość, mając też ofertę pracy od poważnych ludzi z poważnej firmy, musiałem rozważyć za i przeciw. I świadomy tego, że za rok, za 5 lat, może za 9 lat szukałbym pracy, z pewnością pomogła mi podjąć tą decyzję, że to już teraz, tak? Że teraz, skoro jeszcze otrzymuję taką ofertę, to warto chyba z niej skorzystać. Zwłaszcza, że ja w życiu kilka razy w takiej sytuacji byłem i za każdym razem gdzieś tam podejmowałem takie decyzje, nie bałem się tego i nigdy nie żałowałem. No właśnie, przez pewien czas członek zarządu województwa pomorskiego i tu nagle do biznesu, gdzie no w takim biznesie, w największej firmie produkującej okna w Europie, no trzeba się jednak będzie wykazać. Trzeba będzie od nowa usiąść, od nowa zapoznać się z nowymi programami. To jest takie potężne wyzwanie. No tak, ale ja myślę, że każda praca, to jest kwestia podejścia człowieka, tak? Każda nowa praca to jest jakieś tam wyzwanie. Może tutaj w firmie Drutex będzie ono faktycznie bardzo wielkie, ale gdyby takim nie było, to pewnie bym się tego też nie podjął, tak? Ja lubię nowe wyzwania, jeszcze jestem w miarę młodym facetem. Myślę, że wielu rzeczy mogę się nauczyć. Trochę też mimo wszystko chyba wiem na temat marketingu, bo tym mam się zajmować w firmie Drutex. Także myślę, że podołam, zrobię wszystko, żeby podołać i żeby ktoś, myślę tu o prezesie firmy Drutex, kto proponuje mi taką pracę, się na tym nie zawiódł. No i załatwiona jest sprawa, Adam Lejk będzie pracował w Druteksie. Ale w takim razie niektórzy pytają, no to w takim razie dlaczego rzucił książeczką Platformy Obywatelskiej? Nie ma czegoś takiego w Platformie jak książeczka Platformy. Tak? Można się zapisać, nie otrzymuje się legitymacji. Ja słyszałem właśnie już różne opowieści w mieście, że nawet w sklepie ktoś mi opowiadał, że był świadkiem rozmowy. Pani opowiada, Lejk wstał, rzucił na biurko legitymację, sylce. Nie ma legitymacji, u nas niczym się nie rzuca. Ale ja jakby podejmując to nowe wyzwanie, czyli przyjmując propozycję pracy, jestem przekonany, że działalność polityczna po pierwsze musi zejść na drugi plan, bo tutaj trzeba się zaangażować w coś innego, to po pierwsze. Po drugie jestem przekonany, że w niektórych sytuacjach zarówno mi, jak i mojemu nowemu pracodawcy ta działalność polityczna mogłaby uwierać. I myślę, że w pełni świadomie i odpowiedzialnie taką decyzję podjąłem. To była decyzja jednoznaczna. Odchodzę z pracy, która jest oparta na polityce, tak? No to też żegnam się z polityką. Ale dosyć szybko. To było nagle, to był grom z jasnego nieba. No tak, ale to były też dwie długie, nieprzespane noce, rozmowy z moją żoną. Na pewno mnóstwo jakichś takich wewnętrznych sprzeczności, bo zawsze się starałem być lojalnym człowiekiem i tutaj gdzieś taki konflikt w środku był, tak? Czy takie odejście rok przed wyborami nie powoduje tego, że ktoś będzie mnie źle oceniał. I pewnie takich ocen też sporo gdzieś tam w mieście się pojawiało w różnych środowiskach, tak? Ucieka, odchodzi, zostawia, porzuca, różne jeszcze inne tam sygnały. Stonącego okrętu. Dokładnie, ale to nie o to chodziło. To też nie była chyba nagła decyzja. Chociaż fakt, że ja nie lubię podejmować decyzji w miesiąc czy dwa, tak? Jeżeli uważam, że coś jest dla mnie dobre, albo w pracy dobre dla rzeczy, którą się zajmuję, to decyzję trzeba podejmować szybko, bo brak decyzji jest najgorszą decyzją. Czy ktoś pomógł w tym, aby
podjąć tą decyzję no w zasadzie tak szybko. A czy na pewno nie było jakichś nacisków, broń Boże, jeżeli o to pan pyta? Ale myślę, że nie. Myślę, że takie doświadczenie życiowe, ale też kwestia odpowiedzialności nie tylko za siebie. Ja też jestem ojcem i mężem i muszę też myśleć o tym, co będzie za kilka lat z moją rodziną, jak dzieci już podrosną i być może będą chciały pójść na studia. Także kwestia takiej wewnętrznej chyba odpowiedzialności, to chyba wszyscy czujemy, tak? Jeżeli mamy swoje rodziny, że za coś też odpowiadamy innego, nie tylko swoje aspiracje zawodowe, polityczne, samorządowe, ale są jeszcze wartości ważniejsze w życiu. To na pewno było coś, co mi pomogło podjąć tą decyzję. Po drugie, no żona, nie ukrywam, żona, rozmawialiśmy o tym długo. Praca w samorządzie jest fajną pracą, ona pozwala się realizować. Ona daje satysfakcję, ale ma też mankamenty. I to nie są tylko mankamenty, które ja odczuwam. I to się okazuje po czasie, tak? Moja żona na przykład też często była w takiej sytuacji, ktoś tam się zwracał, a bo twój mąż pracuje, bo coś tam, może byście pomogli, może to tamto. Ja nie byłem świadomy nawet, że takie gdzieś tam sytuacje się zdarzały. Także tutaj w życiu takim politycznym naszym bytowskim, przez małe P, bo uważam, że tej polityki dużej nie powinno u nas nigdy być, ale w tym życiu politycznym uczestniczy nie tylko osoba, która pracuje w urzędzie, ale też cała rodzina jest jednak włączona i w ten rytm życia, w rytm wyborczy, w kampanie wyborcze, we wszystko, co się z tym wiąże. Dlatego tutaj żona na pewno też taką decyzję pomogła mi podjąć. No i to tyle w sumie. To... A co powiedzieli koledzy? Co powiedział burmistrz Ryszard Sylka? To była trudna rozmowa, chyba jedna z najtrudniejszych w moim życiu. Ja nie jestem zwolennikiem numerologii, ale to było 13 września, w piątek, 2013 rok, około godziny 13. Ale to dopiero później skojarzyłem. Ja się biłem z myślami, kiedy burmistrzowi o tym powiedzieć. Burmistrz rozpoczynał urlop tego dnia. Wiedziałem, że w niedzielę wyjeżdża za granicę. Z drugiej strony też poprosiłem pana Gierszewskiego o kilka dni do namysłu. Określiliśmy ten czas na poniedziałek. I teraz tak, czy powiedzieć burmistrzowi w piątek, czy ewentualnie w poniedziałek dowie się albo od kogoś, albo ode mnie, będąc na urlopie. Wybrałem ten piątek. Po drugie, w piątek 13 też były wybory w Platformie. Nie chciałem się zachować, mówiąc kolokwialnie, tak jak świnia, bo niektórzy pewnie tak mogliby to określić. Są wybory w Platformie, oczywiście Adam Lejk idzie na te wybory w piątek, nikomu nic nie mówiąc, daje się wybrać, być może, tak, na wiceprzewodniczącego, tak jak było dotychczas, po czym w poniedziałek oznajmia, że odchodzi z urzędu, przestaje być wiceburmistrzem i żegna się z Platformą. Byłoby to na pewno nie w porządku i takiej sytuacji chyba nie chciałbym, żeby gdzieś tam miała miejsce. Dlatego ten 13 piątek, to mówię z dwóch powodów. I z tego powodu, że burmistrz jeszcze był w Polsce, jeszcze był czas na rozmowę, i z tego powodu, że po południu było spotkanie Platformy Wyborcze. To ta pychowa, czy ta szczęśliwa trzynastka? Pewnie punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Ja jestem przekonany, że dla mnie będzie to dzień wyjątkowy, ale dzień, który będzie mi przynosił w życiu satysfakcję. Jestem przekonany, że to nowe wyzwanie będzie czymś fajnym. Ja lubię, jak się coś dzieje, jak dużo rzeczy gdzieś tam wokół trzeba szybko pozałatwiać. Praca w marketingu na pewno taką jest. Wiem o tym, że to będzie praca, która będzie wymagała mnóstwa czasu, tak? Poświęcania mnóstwa czasu, ale na to jestem gotowy i to robiłem przez większość swojego życia. Także dla mnie myślę, że tak, ten dzień to na pewno jest dzień przełomowy. Przełomowy i taki dzień życiowej decyzji, pewnie drugiej po ślubie, tak, jeżeli chodzi o ważność, oczywiście nie wspominając o dzieciach. Także myślę, że szczęśliwy. Po mieście chodzi taka plotka. Jedna? No może ja tylko słyszałem tą jedną. Niektórzy mówią, że Adam Lejk to nowy przywódca nowej frakcji, która się niedługo przed wyborami otworzy z ramienia Rafała Gierszewskiego, być może Leszka Szymczaka. Rozmawiałem kilka dni temu z Rafałem Gierszewskim o tym, bo do niego też takie informacje dotarły. Zresztą jedna z lokalnych gazet też o tym pisała, że gdzieś tam frakcja Rafała Gierszewskiego rośnie w siłę, bo Lejk, Gawin, z tym, że ani ja w tej frakcji nie jestem, ani Jarek Gawin, który jest członkiem Platformy Obywatelskiej, czyli jest cały czas radnym z Platformy, ani Rafał Gierszewski żadnej frakcji nie ma, czyli tutaj w tym momencie prawdy w tym jest zero. Żadnej frakcji ja nie tworzę. Powiedziałem, że wyłączam się z polityki, na pewno nie będę startował w przyszłorocznych wyborach, chociaż nie ukrywam,
że rozmów i telefonów było mnóstwo, tak? Także wszyscy się spodziewali, że właśnie tak się zadzieje, że za parę miesięcy jakaś grupa nowa tutaj powstanie, może część osób z platformy przejdzie, może właśnie z jakichś lokalnych ugrupowań. Nie, zdecydowanie wszystkim powiedziałem, że w przyszłym roku na pewno nie będę kandydatem na burmistrza ani na radnego. Generalnie zrezygnowałem z polityki i konsekwentnie będę się tego trzymał. Dziękuję bardzo za rozmowę i życzę powodzenia w nowym miejscu. Mogę jeszcze jedno zdanie na koniec? Mogę. Dziękuję za życzenia, ale do wszystkich, którzy oglądają regularnie telewizję naszą bytowską, wspaniałą, nie wiem, może jeszcze kiedyś będę miał okazję do Państwa też mówić, ale dzięki za te prawie 7 długich lat, za te wszystkie dobre i złe momenty, pewnie takie się każdemu w życiu zdarzają, ale chyba dzięki za to, że zawsze mogłem liczyć na Państwa wsparcie, bo wiem, że jak Państwo oglądacie naszą bytowską telewizję, jak oglądaliście, miałem mnóstwo telefonów, często udawało się za pośrednictwem tej kamery przekazać różne informacje w taki chyba sposób, w który udawało nam się gdzieś porozumienie łapać, ale przede wszystkim dziękuję za to prawie siedmioletnie wsparcie, bo je się czuło na mieście, je się czuło w biurze, które było dla Państwa zawsze otwarte i mieszkańcy Bytowa są wielcy. Dzięki.